Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Ojcze nasz, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, Ojcze nasz, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, Ojcze nasz, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, Ojcze nasz, i odpuść nam nasze winy, Ojcze nasz, jak to i my odpuszczamy naszym winowajcom, Ojcze nasz, i nie wódź nas na pokuszenie, Ojcze nasz, na zbawę złego, Ojcze nasz. Coraz bardziej. Widzimy ustawy państwowe, dekrety, ideologia, gender, ideologia bez Boga. To jest też, jest nas tu dzisiaj dużo dzieci, ale muszę wam powiedzieć z bólem serca, no jesteśmy reliktami, rozumiecie? To jest resztka niewielka. Co robi Pan Bóg? Za tą cywilizacją podąża. Podąża i chce człowiekowi pomóc. Prosi go, aby się zwrócił i podążał za nim. Jak ktoś z Państwa ma tą książeczkę medalion, to bym poprosił na chwileczkę, to bym do ręki pożyczył. No tu jest. Musiałem brać. Dzieci, 13 pozycja z biblioteki subtelności Bożych poświęcona jest kroczeniem Boga Ojca za współczesnym człowiekiem, który się oddala od Niego. Ale w swoim zasadniczym celu ona jest umocnieniem dla tych, co jeszcze zostali na łodzi Piotrowej. Oto Bóg przychodzi z interwencją. Pokazuje jeszcze siebie z innej strony i nie chce zostawić tej resztki. Mówi, będę wam błogosławił. I daje nam do dyspozycji medalion. Źródło wielu łask, o których wczoraj mówiłem, są wymogi i warunki przyjęcia. Państwo dzisiaj podpisywaliście w tej książeczce sobie. Jest to wszystko wypisane, macie gotowe. Można też sobie nabyć ulotkę. Tam są te wszystkie rzeczy podane, aby wam łatwiej było, moi drodzy, również i innych przekonywać o tym wielkim, wielkim darze. Czy moja Pani Rusia jest, dała to. 124 macie warunki, to co się dzieje podpisywali, 125, tego nie będę powtarzał jutro, pokrótce tylko moi drodzy, to przypomnę. Dlaczego to Bóg czyni? Bo Jego miłość jest nieskończona i żal mu człowieka, który odwraca się od Niego, podąża własnymi ścieżkami, a przez to tylekroć cierpi i doświadcza zła. Dyktuje nam swoją wolę, czego od nas odczytuje. Zawarte to jest w 9-dniowej nowennie przed Jego świętem, pierwsza niedziela sierpnia, lub też można przed 7 dniem miesiąca też ją odmawiać. Nazywam to mały kateizm. Jak do mnie przyjdą dorośli, by chcieli przygotować do chrztu, otrzymają od razu nowennę, kredo, wyznanie wiary apostolskie i mistyczna natura Kościoła. Jak to przegryzie, zrozumie i powie, że wierzy, nie to wystarczy. To jest mały katechizm wiary, 9-dniowe rozważania Boga Ojca o rzeczywistości naszej wiary, poczynając od stworzenia człowieka przez dzieło Matki Bożej, Pana Jezusa, Ducha Świętego, przez tajemnicę Kościoła, przez tajemnicę proroków, etc. Mamy to wszystko pokazane. W tych orędziach Bóg precyzyjnie nam wyjaśnia, że chce ci powiedzieć,
że choć powinienem się był gniewać, lituję się nad wami. I ci medalion jest oznaką wielkiej miłości Boga, ile będziecie otrzymywali łask. Dzisiaj sobie przemyśleć, panie Kozińskiej, proszę by załatwić na tyle kartki, jak jest tu, i tam tytuł będzie prośba do Boga Ojca związana z medalionem. Od 1 punkt dzieci 151 brzmi. Na to was na jutro uwrażliwiam. Że ci, że jutro Pan Bóg chce wypełnić jedno z waszych próśb. Punkt 16. Dam ci łaskę, której najbardziej potrzebujesz i pragniesz. Ci, czy chodzi, myślimy o sobie, rozumiecie? Nie podpisujemy się, no to mogą być różne subtelne i delikatne prośby. Ja te prośby jutro Bogu Ojcu przedstawię. Prośby te składają ci, co zapisali się na medalion. Otrzymali czy nie otrzymali, zapisują się, bo nie otrzymają wszyscy. Ale ci, co się zapisali na medalion, łaski uruchamiam już dla wszystkich. Czy co noszą od jutra, czy nie będą mogli nosić, bo następna partia będzie na 17 sierpnia, na 18 sierpnia, na sobotę będę wręczał w czasie wieczernika, a dopiero kolejna partia, większa, będzie na uroczystość Dwojga Serc, koniec września. Sprawy technologiczne i produkcyjne nie da się tego przeskoczyć. Jest to czyste dla mnie, realnie mi podają, mogę księdzu dziennie wykonać 8. No to czekamy na nie. Ale już będziemy, jak ruszy produkcja, to wiemy. 8 razy 10 jest 80. 20 już będzie kawało, kapujecie. I przypominam, dam ci tę łaskę, którą najbardziej potrzebujesz i pragniesz. Potrzebujesz, to może Bóg ocenić. Że może Pan da się napisać, ale nie dostanie tej. Bo Bóg wie, ale jest pragnienie, warunki spełnione, rozumiecie? Ale pisze, nie jest to prośba przymusowa, tylko zachęcam, mamy taki przywilej, a to dzieci wykorzystaj, no po prostu nie umiesz podołać sobą, no masz jakiś mankament technologiczny, a każdy z nas ma jakiś oścień Pawła, no to proszę, nie? Proszę. Boże, daj mi tę łaskę. Powołując wybrane dusze, wyciągam rękę do tonącej ludzkości. Te orędzia, medalion Boga Ojca, są wyróżnieniem w łasce, gdzie Bóg mówi precyzyjnie: Ojciec, daję wam je z powodu wielkiej waszej miłości do mnie. Kto z was codziennie mówi chociaż jedną modlitwę do Boga Ojca, ręka do góry. Tam pełno i tu pełno dzieci. Bóg Ojciec tych modlitw podyktował wiele, więc w związku z tym mówi, ja już wszystko powiedziałem. O to, co jest wam potrzebne, o tajemnicy ojcostwa. Mamy książkę Kontemplacja Boga Ojca. Ale przychodzi i dodaje, dam wam jeszcze więcej. Jak się cieszę, żeście pokochali Boga Ojca i że go nazywacie Ojcze, że on jest waszym tatą. Ta miłość synowska, wasza, jest podstawą do noszenia medalionu. Jak ktoś takiego nie czuje, czyta warunki, to się nikt po medalion nie pcha, bo mechanizm, bo będzie to tylko noszeniem 3 deka srebra. Bo ten ma, on mówi, czy nie ważne, 3 deka srebra, czy mam na sobie. A kiedy masz uruchomioną do Boga Ojca miłość synowską, mówi mu Ojcze, staje się to źródłem łaski. Ogromnej ochrony Boga wobec dzieci,
które go pokochały. To tyle moich kazań. Amen. Oddaję moim Panu.